Zapraszamy do Meta. Witam Was tutaj, cześć, tam znowu i zapraszam Was już teraz na kolejny odcinek Zapraszamy do Meta. Dziś ponownie znajdujemy się na odcinku Brudnowskim i Zaciszu, ale zaczynamy od stacji Brudna, a konkretniej od połączenia z Jakubem Sykutem. Halo, halo. Witam serdecznie, z tej strony Jakub Sykut. Znajdujemy się przy placu Metro Brudno. Na powierzchni większość wyjść jest prawie skończona. Ruch tramwajowy pozostaje bez zmian. W niektórych miejscach stacja jest zasypywana, lecz faktyczne odtworzenie jezdni nastąpi dopiero w następnym roku. Pod ziemią trwają prace murarskie oraz w rejonie torów odstawczych powstaje poziom minus 2. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, za kratami Jakub Sykut. No i dokładnie, pokrótce macie już mniej więcej przedstawioną sytuację, jak tam wygląda nasza budowa. Ale do konkretów. Po pierwsze, wyjścia. Wyjścia z naszej stacji metra tutaj. Naprawdę to całkiem nieźle tutaj wygląda, no co mam powiedzieć na samym starcie. Większość wyjść jest już w całości zrobiona, część jeszcze tylko daszków jest faktycznie robionych. Także tutaj akurat jest całkiem niezła sytuacja. Tak jak mówiłem, większość jest zrobionych i bardzo ładnie się prezentują na terenie całej naszej inwestycji. Faktycznie na poziomie plus 1, czyli na poziomie parteru 0. Ponadto, jakby było tego jeszcze mało, budynki techniczne. Większość z nich jest już w formacie i kształtach jeszcze wylewanych, co prawda, ale już widać mniej więcej, gdzie będą się znajdować. Więc przeciętny przychodzień może już spokojnie zaznaczyć, oho, tu będzie stacja metra, tu będzie się wchodzić, tu będzie się wychodzić. I dokładnie wszystko widać, także jest to całkiem nieźle, bym powiedział, według mnie przynajmniej uporządkowane. Także tak z tej strony to wygląda. Jak wygląda ogólnie ta część? No tak, tory tramwajowe tutaj bez zmian kursują tramwaje, nie będzie żadnych zmian w najbliższym czasie. Chodniki pierwsze będą zmienione, ale to za jakieś, nie wiem, 2, 3, 4 miesiące. Także to jeszcze jest daleko do nas, od przodu do przodu, więc na ten temat na razie nie mam co tutaj mówić. Natomiast jak wygląda sytuacja na dole? Oczywiście, jak zawsze, trochę na górze, trochę na dole. Dziś będzie trochę bardziej ekspresowy ten odcinek, bo jest późno w nocy. Po pierwsze, ja to montuję, a po drugie, akurat brudno, tutaj się dużo szczególnie nie zmienia. Najwięcej się dzieje oczywiście pod ziemią, a na górze to, jak sami zresztą teraz widzicie, jest tego trochę, coś tam się dzieje, coś i tak, coś i nie, ale coś jest. Także tak, zacznijmy od stacji C20, więc tutaj już jesteśmy. No i tak, to jest aktualnie robione pod ziemią. Jest robione uziemienie. Oczywiście trasy kablowe powstają. Podstacja jest już przywieziona w 100%, także tam całkiem nieźle z elektroniką i z tymi częściami się dzieje. Tory odstawcze. To, co jest ważny element, który dużo osób może zapominać, że to jest tak duża stacja, tak ogromna, że one są właściwie inaczej budowane. Nasza stacja jest podzielona na trzy części podczas budowy i każda z tych trzech części była budowana osobno. Część stacyjna, część torów odstawczych i część komory startowej. Komora startowa musiała powstać jako pierwsza, ponieważ stamtąd nasze tarcze TBM, które dążyły tunele, szły w kierunku innych stacji i jak najszybciej musiało to zacząć być budowane. Część stacyjna powstała jako druga i tory odstawcze jeszcze w części są cały czas wykopywane. I właśnie tam już jest właściwie prawie na ukończenie nasz cały wykop, także całkiem nieźle. No a ogólnie, co się dzieje? Malowanie posadzki, kamienie, podłogi podwieszone, i tak dalej. No tego jest tutaj naprawdę dosyć duża ilość tego wszystkiego. Tutaj z tego co pamiętam jeszcze nie są montowane drzwi, co prawda, ale ogólnie to nieźle wygląda. Peron jest już chyba trochę już jest go zrobionego, z tego co pamiętam, i też jest dosyć tam są zaawansowane prace. No i tory w tunelach od tej stacji faktycznie są już montowane, jeszcze tylko tak powiem o tym jeszcze wspomnę później, ale jest już w niektórych rejonach, w naszych tunelach stąd robione zbrojenie tunelów. Także ogólnie całkiem nieźle to wygląda na naszej stacji C21 Brudno. Oczywiście dojście do kościoła jest cały czas dziwne przez wjazd do kościoła. Od przystanków tramwajowych trochę się idzie, zwłaszcza jeśli one są, no tutaj ogólnie te przystanki są dosyć odjechane z różnymi dojściami i tak dalej. Także tak wygląda, a jeżeli chodzi o windy, to szyby windowe są w większości zrobionych,
zrobione, ale jeszcze jako takie windy na naszą samą stację nie dojechały, ale to niedługo się już będzie dziać, więc spokojnie. To już niedługo będzie, windy niedługo przyjadą na nasz odcinek Grudnowski. Przenosimy się do kolejnej stacji, czyli do C20 Kondratowicza. No i tak, tutaj od razu powiem to prosto z mostu, wszystkie wyjścia na naszej Kondratowicza są zrobione. Gorzej, że jest trochę sytuacja przy naszych wyjściach od tutaj drugiej strony, przy skrzyżowaniu, gdzie jeszcze jedno wyjście pod tym bardzo wysokim blokiem mieszkalnym, jeszcze jedno ono tam jest zrobione, dokończone, a pozostałe są zrobione. W ogóle tutaj są takie ciekawe wyjścia, bo są standardowych daszków i tak dalej, ale z windami po bokach od tych daszków. I takie sytuacje możemy znaleźć tylko w niektórych miejscach i to jest jedno z tych wyjść. Nie jestem przekonany, żeby te wyjścia z tymi daszkami takimi szerszymi, tylko na samym końcu, gdzie są windy, ładnie wyglądały, jakoś lepiej, ale no dla każdego, no po prostu różnie to wygląda, sądzę, że trzeba się przyzwyczaić do tych wyjść. Nie wiem, jakoś do mnie, jakoś nie przypadły do gustu, chociaż nie są jeszcze w całości zrobione, może jak już powstaną, to będą mi bardziej pasować, ale po kolei. Nasza stacja. Już jest w części zasypana, to dobra nowina, bo już teraz lepiej wygląda, ale od razu tłumaczę, czemu nie jest w całości zasypywana i nie odtwarzana jest nasza ulica Kondratowicza. Dlaczego? No to jest dosyć prosta sytuacja, ponieważ część tych dziur, które faktycznie są, to są otwory technologiczne, one muszą pozostać do dalszej tutaj prac przy wkładaniu różnych większych elementów. Takie jak schody ruchome, na przykład spuszczone na dół, ale o tym to za chwilę. Czy na przykład tory, szyny, podkłady, czy inne większe elementy po prostu muszą być spuszczone przez te większe otwory, a nie na przykład przez wyjścia. Dlatego w celu jeszcze łatwego tutaj przenoszenia tych wszystkich rzeczy i to one pozostaną do samego końca, prawdopodobnie część z tych otworów zostanie zamknięta dopiero za jakieś pół roku lub nawet dłużej. Także spokojnie. Odtworzenie ulicy nastąpi prawdopodobnie jakoś, może zacznie się w styczniu przyszłego roku, także do tego też trochę mamy czasu. Ale powiedziałem już o tym, schody ruchome. To jest ciekawostka, bo wszystkie schody ruchome już się znajdują na tej stacji, faktycznie zostały dowiezione, natomiast jeżeli chodzi o ich montaż, to też są tu bardzo zaawansowane prace. To znaczy 65% schodów ruchomych jest już tutaj zamontowanych. To naprawdę nieźle, bo już w teorii moglibyśmy pojechać tymi schodami. Oczywiście one są zamontowane jeszcze bez faktycznego działania, zasilania i tak dalej, ale no już zawsze, wiecie co, no... Schodami ruchomymi się przejechać na stacji Kondratowicza, od razu wyjechać pod ratusz bemową. Ratusz to do główek? No naprawdę całkiem nieźle. Oczywiście jak tam wygląda sytuacja na dole, to są jeszcze tak ściany peron, tutaj powstają schody ruchome, o czym powiedziałem. Konstrukcje kablowe, cały czas tam nasze korytarze i tak dalej powstają. No i co ważne, to jest tynki akustyczne i kamień też są na dole jeszcze cały czas robione, także to jest całkiem nieźle. Akustyczne, no wiadomo, że zawsze nawet jak metro jeździ, to raczej wibracji dużych się nie odczuwa, jeżeli się nie jest w Żabce na hali odpraw. No ale w budynkach, blokach mieszkalnych raczej się nie powinno odczuwać tego, że co chwilę przejeżdża metro. Bardziej można już odczuć na jakiś tramwaj jedący. No to wiadomo. Oczywiście wiadomo, że na przykład jak jest, dzisiaj będzie kolejny odcinek, gdzie jest multum jednego słowa w dzisiejszym odcinku, to jest słowo oczywiście. Natomiast wracając do meritum, na przykład jak mamy tunel średnicowy, to tam faktycznie jak się mieszka w tych blokach mieszkalnych, które są bezpośrednio nad tunelem średnicowym, to da się odczuć, że jedzie pociąg. Tutaj przy budynkach stacji takich metra raczej nie powinno być tego problemu, także o wiele lepiej. No i tak, jeszcze jedna rzecz, cofniemy się tylko o jeden element, który pominąłem, niestety nie zauważyłem. V21 pominąłem, wentylatornię szlakową, to ona jest za stacją Brudno. I jak tam wygląda sytuacja? Dosyć ciekawie, znaczy tam dużo się nie zmieniło. Po pierwsze, budynek ładnie już trochę lepiej wyglądać niż normalnie, więc to jest najważniejsze. To tam aktualnie powstają trasy kablowe w korytarzach już, czyli tam też całkiem nieźle wygląda. No i oczywiście prace przy łącznikach tunelowych cały czas tam są na zaawansowanym etapie. No i idąc dalej, dochodzimy do V20, która też jest oczywiście wentylatornią szlakową. Tutaj dużo informacji nie mam a propos tej wentylatorni, bo tam są tak zaawansowane prace, pomijając to, że już urządzenia w ostatnim odcinku tam były montowane. To w dzisiejszym odcinku mogę tylko powiedzieć, że są tam robione łączniki tunelowe, cały czas prace zaawansowane. Na górze w większości jest już zrobiona całkowicie zasypka,
jest tylko jeden otwór technologiczny, jeden już otwór, właściwie nie otwór, tylko budynek postawiony i niedługo tam sądzę, że najszybciej będzie robiona odtwarzane ulicy, ale tak czy siak tam jest ten jeden otwór technologiczny na środku ulicy do odtworzenia, więc to też nie nastąpi jakoś bardzo szybko, bo też bym się sądził, że raczej na to chwilę poczekamy. Także tak wygląda. No i dochodzimy w teorii do ostatniej stacji. Bardzo dużo ludzi ją lubi. Jak będziemy tam ponownie z Sykutem, to oczywiście powiemy o tych domkach. No ale tak czy siak. Stacja C19 Zacisze. Jedna z moich ulubionych stacji, jeżeli chodzi o mieszkanie, gdzie, obok której stacji metra przydałoby się mieszkać, no to to jest jedna z tych stacji. Chociaż tutaj może będą wibracje, nie wiem. Mało domków mieszkalnych bezpośrednio pod nimi jest metra. Tak czy siak, stacja C19. Jak wygląda tutaj sytuacja? Jedno wyjście, jest już prawie w całości, nasz daszek jest zrobiony betonowy. Także to całkiem nieźle wygląda. Po drugiej stronie jest już całkowicie zrobione. Jeszcze na ostatnich filmach, jak tutaj byliśmy, to faktycznie tam był wylewany beton i tak dalej, a teraz już jest w całości zrobione całkiem nieźle. Tam też jest od jednej strony trochę szerszy, może widzicie teraz na tym filmie. Zastanawiałem się czemu i nie wiem. Prawdopodobnie w tamtym rejonie, bo tam nie ma windy, winda jest w zupełnie innym miejscu, tak trzeba do windy, trzeba trochę się przespacerować. Ale tak czy siak, prawdopodobnie to będzie daszek, gdzie będzie parking rowerowy i będzie to parking rowerowy pod takim skromnym daszkiem, ale jednak pod daszkiem. Całkiem ciekawe, sądzę, że może się to pozytywnie przyjąć, bo tutaj miał być, przynajmniej kiedyś tam miasto stołeczne Warszawa mówiło, że będzie tutaj dosyć duży parking rowerowy. Ostatecznie nie mamy żadnych tutaj dużych na przykład zjazdu rowerowego na poziom -1 do Haliotta, gdzie byłby taki parking rowerowy. Ale tak czy siak całkiem nieźle to wygląda. Jak będzie nasza faktyczna tutaj część stacyjna, to tak, zasypka jest na zaawansowanym tutaj etapie, bym powiedział, tak mniej więcej połowicznie, jest już po części, tam była ulica nawet przestawiona w jednym rejonie, także tak to wygląda. Otworów technologicznych trochę jeszcze tam jest, to na pewno trzeba powiedzieć, że faktycznie trochę tam tego się jeszcze kręci. I w niektórych zdjęciach możecie zobaczyć, że udało mi się podejrzeć, jak wygląda nasza stacja na dole, bo jest taki prześwit właśnie z tych otworów technologicznych, gdzie widać po części schody na peron już przyszły. I rozumiem, te otwory będą zamknięte, nie będziemy mieli niestety okienek na świeże powietrze, a szkoda, bo szczerze powiedziawszy brakuje nam takich rzeczy. Jedyną taką stacją ostatnia, jaka była budowana, to jest stacja Stadion Narodowy, gdzie faktycznie możemy sobie zobaczyć powierzchnię, a z takich jeszcze jedynej stacji to jest albo stare, albo Słudowiec, albo Stare Bielany, które też ma takie właśnie miejsce, gdzie faktycznie można spojrzeć do góry i jest światło. Tylko tam jest w rejonie torów i to trochę trudniej to zobaczyć, ale jest tam oczywiście okno, gdzie faktycznie da się coś zobaczyć. Ale idąc na dół. Zasypka, o czym mówiłem. Daszki, też o tym powiedziałem. Posadzki, tutaj powstają, gresy, ściany schodowe i peronowe tutaj powstają na peronie. Czyli ściany i schody powstają na peronie, ściany schodowe. No nieźle wymyśliłem. Malowanie, montaż drzwi też powstaje. No i oczywiście trasy kablowe, wszędzie, jakżeby inaczej. Trasy kablowe akurat wszędzie powstają, no bo to jest jedna z ważniejszych rzeczy, które faktycznie tutaj będzie obsługiwać naszą całą stację na dole i na górze. No i dobrze, rozgadałem się jak zawsze. Dochodzimy do V19, czyli wentylatorni szlakowej. Za stacją, właściwie przed, no zależy jak się patrzy, stacją Zacisze. No i tam aktualnie są robione okładziny akustyczne. Jeżeli chodzi jeszcze o górę, to mogę powiedzieć, że faktycznie tam najlepiej wygląda budynek. Jest taki ciekawy, taki trójkąt z kwadratem po środku, że tak to bym powiedział. O, taki trapez w sumie. Trapez równoramienny, to mniej więcej w ten sposób wygląda z góry ten obiekt. Dosyć ciekawe to wygląda, inaczej niż większość naszych wentylatorni, bo większość wentylatorni nie jest tak pościnane. Tak czy siak dosyć ciekawe. Jeden otwór technologiczny został jeszcze tam pozostawiony do technicznych prac. No i oczywiście, i tutaj jest zbędna już prawie, nie, czekaj, czy to jest C21, V19, bo ja tutaj mam notatki swoje, czytam. Jest zrobiony oczywiście łącznik, tutaj też, tak jak na pozostałych. Wentylatorny. No i dochodzimy do ostatniego obiektu na naszej trasie, czyli KD18. No i tak, tam jest, to jest miejsce, gdzie będzie nasza łączona stacja, nowy odcinek ze stacją metra Trocka. No i tak, nie ma jeszcze podłączenia, ale to będzie się dziać w najbliższym czasie i powoli, jak najlepiej, żeby nie było żadnych zakłóceń na naszym metrze faktycznym. No i tak,
Tam są prace przy portalach, prace murowe, więc mniej więcej tak to wygląda. Przy okazji na górze możecie zobaczyć multum nowych podkładów i faktycznych torów kolejowych, szyn itd. Bo stamtąd przez te otwory dwa wielkie będą spuszczane właśnie tory i podkłady, aby w przyszłości po nich jeździły pociągi i były zamontowane po prostu do tego nowego torowiska, które w tym rejonie jest powoli dobione. A znowu mi się wydaje, że strasznie gdzieś się przyspieszy. No i przy tunelach, tak jak mówię, chciałem powiedzieć, w większości rejonów już są zrobione lub są robione bankiety boczne i oczywiście zbrojenie torów tam, gdzie faktycznie już tory są montowane. Także tak ogólnie wygląda nasza sytuacja na budowę metra, a teraz czas oczywiście na koniec, czyli na ciekawostkę. Jak widzicie, za mną znajduje się plac budowy, a konkretnie miejsce torów odstawczych. Przed budową znajdowało się tutaj przedszkole, które w wakacje będzie na nowo budowane, co oznacza lekką zmianę w organizacji ruchu. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Sykut. No i dokładnie, od razu tutaj uspokajam Was, to będzie się działo jeszcze za jakiś czas. Na razie są plany, podpisywane prace z wykonawcą, to jeszcze faktycznie nie powstaje nam, nasze przedszkole ponownie nie pojawia się. Jednakże chciałem tutaj po prostu zaznaczyć tą sytuację, że ono powstanie ponownie. To nie jest tak, że zostało zburzone. Ono po prostu wróci ponownie, tak samo jak to boisko, na którym aktualnie jest punkt informacji metra, ono też ponownie wróci, tylko to za jakiś czas, ale będzie. Także tak wyglądał dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to możecie zostawić łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej materiałów na moim kanale, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Możecie mnie teraz już wspierać. Jeśli chcecie, abym się dalej rozwijał, to zapraszam do wspierania. Są tam różne ceny, kwoty i tak dalej. I to jest chyba najmocniejszy sposób na wspieranie, oczywiście poza subskrypcją. No i dla bardziej osób, które jeszcze chcą więcej, to zapraszam do mojego serwera na Discordzie. Link do niego w opisie do Avizolandii. I na koniec przesłanie od Sykuta. Dziękujemy za oglądanie, mamy nadzieję, że materiał Wam się podobał. Jeżeli macie pytania do mnie, do mojej osoby, napiszcie komentarz o treści Sykut i pytanie. Ja odpowiem na nie, na te pytania w osobnym materiale. Do usłyszenia. No i tak jak tutaj Sykut powiedział, przypominam, że to jest cały czas tydzień z Jakubem Sykutem, czyli codziennie odcinki z Sykutem. Dziś mamy trzeci dzień z tej serii i jutro pojawimy się z tramwajami. Ale w sumie nawet niedaleko tej inwestycji. No zobaczymy, czy zgadniecie w komentarzach. Tak czy siak, do zobaczenia już jutro w kolejnych materiałach na moim kanale. A później nie wiem, co będzie. Wiem tyle, że kolejny odcinek będzie niedaleko. Brudna. Cześć!